Σωμά η Γομόρα po prostu ten demon społeczeństwa, że oni reprezentują, tam po prostu miało, można powiedzieć, do takiego stopnia to doszło, że zobaczcie, to nie tylko było, że oni gdzieś tam między sobą jakieś związki mieli, oni zaczęli pracować na ulicach. I ten, kto był normalny, dla nich był nienormalny, rozumiemy? Byli na siłę, to nie było tylko na siłę, tak jak dzisiaj nawet. Zobaczcie, że nie rozumiemy to, co ten świat robi dzisiaj. Przesuwa poprzeczkę. Jeżeli Kościół się nie stanie, przesuną ci poprzeczkę pod twój pastorze, wierzący, pod twój płotek przesuną poprzeczkę. Jeszcze nie długo, jak zaczniesz, nie będziesz się modlić przeciwko temu, nie będziesz mówić przeciwko temu i nikt nie stanie i nie powie, nie pójdzie do tych ludzi, którzy są w rządzie, nie powie, że coś jest nie tak, rozumiecie? Nie zacznij głosić Ewangelii, bo Ewangelia może, Duch Święty może, Jezus może tych ludzi otworzyć im oczy. A jeżeli nie będą chcieli, mamy wojnę duchową i możemy te siły przycisnąć, rozumiecie? Kościół się pójdzie do walki duchowej. W dzisiejszej liderstwie, które jest wielokrotnie po kościołach, to jest bardzo ciężko. Ale mogą się pojawić wierzący, którzy powiedzą, my się nie zgadzamy, że to jest w kościele i że to nie zgadza z Słowem Bożym. Rozumiecie? I tego Bóg chce, żeby zbuntować się przeciwko złu, a stanąć za rzeczami, które jest Boże. I Sodoma i Gomora, to nie przyszło w przeciągu jednego dnia, że oni się obudzili, to oni te poczęcie wyszli na ulicę i zaczęli się atakować, bo to taki, do takiego momentu to urosło. Przychodzi jakiś nieznajomy, który przyjeżdża na wycieczkę, gdzieś tam i oni go atakowali po prostu. Rozumiecie, do takiego okropnego momentu to doszło. To było usankcjonowane. Ta policja, jak ktoś mówi, gdzie się policja chodzi, ta policja nie ruszała im w ogóle. I właśnie na tym im zależy. Rozumiecie? To jest zło. Na tym się kryje demony. To są Biblia i Biblia zboczeńców, którzy to jawnie robią, nie chcą pokutować. Biblia ich nazywa odpowiednio. To są synowie Beliala, Bóg ich nazywa. I wyjdzie może Belial za nimi stoi. Jest nam jakiś demon zboczenia. Może się będzie nazwał, może inaczej. Nie? Nie czekajmy, aż abchodzia, wiecie, i to jest jeszcze ciekawe. Rząd chce musić na kościele. I Bóg to robi, ja wierzę, celowo. Żeby kościół sprowokować. Bo wiecie, poganie chodzą i prowokują kościół. No stop, w Polsce to samo. W Polsce katolicy prowokują w jakiś sposób. Albo próbują ekumenię robić, albo być w jakiś inny sposób, albo poganie tam i tak dalej. A w Ameryce co się dzieje? Przychodzą po raz i mówią, że kościoły mają takie rzeczy robić. Rozumiecie? I to jest po to, żeby sprowokować kościół, żeby wstał. Kościół musi wstać i przeciwstawić i powiedzieć nie. My nie zgadzimy się nigdy. My się nie zgodzimy na to. Będziemy z tym walczyć. My nie będziemy używać karabinu na was. My mamy większą walkę. My mamy większe bronie w niebie. My będziemy głosić przeciwko temu. Ja powiem, to jest zboczeniec. To jest normalne. To godzi bracia i siostro. Tak jak są zbrodnie przeciwko ludzkości. Tak jak przez wieki ludzi mocowali. Może ktoś miał, zginął kogoś, niestety rodzina. No tak samo jeszcze gorzej Bóg na to patrzy dzisiaj. Zbrodnia przeciwko ludzkości, starcie tego, co Bóg stworzył, bo Bóg popatrzył, stworzył mężczyznę, kobietę i to było dobre, i Bóg błogosławił ich, i było błogosławieństwo, i żyli z Bogiem, i później narodziły się im dzieci, i dzięki temu dzisiaj jesteśmy bracia i siostry. I każdy inny człowiek, jak ktoś mówi inaczej, jesteś chory, jesteś chory. I Bóg tak na to patrzy, jest straszna kara za to. I Bóg każe Kościołowi stanąć w końcu. Ja mam pytanie takie, dla tych, którzy nie chcą. Gdzie jest granica, którą przyjdzie na ciebie nałożyć świat, a później zaczniesz walczyć, kiedy do Polski przyjdą i każą Kościołom te rzeczy robić? Wtedy zaczniesz walczyć, wtedy powiedz, coś musimy zrobić. Bracie, coś musimy zrobić. Wtedy to już może być za późno. Wtedy będziecie prześladowani. To my mamy wyryzać świat trzymać, nie świat Kościoła przychodzi, ale wie, że Bóg prowadzi robi, dopuszcza te rzeczy, żeby Kościół sprowokować do walki w końcu. Dopóki twoje prawa nie są naruszone, to nie będziesz walczył. Wiesz, taki jest człowiek.
dopóki nie przychodzą zabrać Twoich praw, to nie staniesz do walki. Dopóki masz Biblię i wtedy nie masz ich prześladowania, czyli się to jest kłamstwo, to nie chcesz nic zrobić, bracie, siostro, pastorze. Okej? Okay? I tak samo był ten, już mówiłem kiedyś, był Eliasz, stałem przeciwko prorokom Bala. Prorokom Bala było ilu? 850 w sumie. Jak sobie policzy, jeden człowiek przeciwko 850 stanął. I znowu, jak długo będziecie stali między dwoma opiniami? Jeśli Pan jest Bogiem, chodźcie za Nim. Rozumiecie? Ale ludzie im nie odpowiedzieli tak jak dzisiaj. Ludzie próbują przemilczeć. Kontrowersja przychodzi do kościoła i próbują przemilczeć. Stają prowokacyjni ludzie, próbują przemilczeć i nic nie chcą powiedzieć. Katolicy pójdą głośno, mówią, bo katolicy to stoją za przeciwko aborcji, jest tak katolicy stoją przeciwko złoczyńcom, pedałom, tak? O, tak, nie może tego powiedzieć, tak, jest napisane. To jest złoczyńcom, pedalstwu, tak? O, to teraz wiecie. A to proszę pan sobie na czymś, to wy ma naprawdę, katolicy potrzebują pokutować. Oni są hipokrytami, wiecie? Bo ich religia jest fałszywa i oni popełniają te rzeczy między sobą. Dlaczego wierzący nie mogą stać przeciwko temu? Co jest stoi na przeszkodzie, bracie i siostro? Teraz na sam koniec. Jakby ktoś się oszukiwał. Objawienia 21 i objawienie 22 później. Objawienia 22. Może się skupmy na tym. Błogosławieni są ci, którzy robią jego przykazania, by mogli wchodzić i mieć prawo do drzewa życia, by mogli wejść przez bramę do miasta. Tak chodzi o Nowy Jeruzalem. Chodzi o niebo. A na zewnątrz są psy, to czytowałem w innym kazaniu, czarownicy. Ci, którzy za kobietami latają, tak? Współżyją z nimi. Mordercy, tak? Czyli między innymi mordercy to są właśnie aborcjoniści. Ci, którzy robią aborcję, ci, którzy chodzą na aborcję i dają się po prostu zamordować swoje dziecko. Bałwochwalcy, czyli katolicy, tak? Ktokolwiek kocha i czyni kłamstwo, tak? Psy? Kto jest psem? Biblia mówi, to jest psa, zapłata psa. Psy to są, Bóg nazywa psami homoseksualistów, tak? I na sam koniec jeszcze. Ten temat powinien ludzi po prostu skupić do myślenia. I nie zdążymy na sam koniec, bo ktoś może powiedzieć, tego Baba. Baba mówi, że w Starym Testamencie gdzieś tam coś tam, bla, bla, bla. Ja powiem, w Starym Testamencie to, co Bóg powiedział, że jest obrzydliwe, w większości pozostało, tak do dzisiaj. Bóg się nie zmienił. List do Rzymian 1 od wersetu 18 aż do końca 32. Możesz to dokładnie poczytać, przeanalizować i przemodlić się to tak nad tym. I możesz zobaczyć, skąd się wzięło. Oczywiście wiemy, że kto takie rzeczy obrzydliwe czyni, stąd, tak jak mówię, za tym całym stoją siły ciemności. Zwalczając tego typu rzeczy, aborcje, zwalczając zboczeńców, to my nie walczymy z ciałem krwią. Za tym stoją siły szatana. Szatan od wieków mordował dzieci. Wiemy o tym. Może sobie, jak ktoś nie wierzy, są artykuły ten temat na internecie, ale szatan od wieków mordował. I zobaczcie, coś ciekawe, tak co wcześniej już tam przywołał, co pan mi pan przypomina.
że kiedy Izrael schodzi z Bożej drogi, to zawsze to było mordowanie dzieci, zbożeństwo, bałwochwalstwo czy katolicyzm i jeszcze inne rzeczy, tak? Można sobie poczytać wszystko tak. Zawsze były te rzeczy jakoś dziwne. Ludzie, którzy odchodzą od Boga, już chcą bałwochwalstwo, te rzeczy będą mieli. Czy chcą, czy nie chcą, siły demoniczne, które są na zewnątrz, które są jako zwierzchności, moce szatańskie i tak dalej, plus demony, które działają w ludziach, tak? One do tych ludzi prowadzi do tego. To jest napisane. Więc tu jest od 21. Z powodu tego, że kiedy poznali Boga, nie uhonorowali Go jako Boga. Ani byli wdzięczni. A stali się próżni w swoich wyobrażeniach, a ich naiwne, głupie serce zostało zaciemnione. Tak? Przez co? Co to znaczy, że serce zaciemnione? W jaki sposób jest serce zaciemnione? To chodzi, że to otworzyło, zobaczcie, poprzez kłamliwe wyobrażenia, puste wyobrażenia, tak? O co to chodzi? To jest bezpośrednio powiązane z odrzuceniem przez tych ludzi Boga. Bo ludzie nie uchwalili Boga jako Boga, nie byli wdzięczni. Za co? Za stworzenie chociażby. Za to, że nas Bóg stworzył. Wiecie, ktoś powie, za to mam Boga chwalić, za to, że Cię stworzył. Za to, że Cię stworzył normalnym. Za to, że Bóg Ci dał okazję tutaj żyć, znaleźć Jego, pokutować, tak? Masę rzeczy jest, za co mamy dziękować, tak? Szczególnie jak jesteśmy chrześcijanami. I teraz zobaczcie, że próżne wyobrażenia otworzyły ludzi na, że ich serce się zaciemniło. Co to znaczy? Ciemność. Tu chodzi o satańską ciemność. Tu chodzi o to, że w tych ludzi powchodziły demony. My to widzimy? To były próżne wyobrażenia, to były te wyobrażenia przeciwko temu, co wcześniej było właśnie powiedziane. Bóg mówi, ja jestem Bogiem i nie sustęgnię do Izraela, Bóg mówi. Bóg jestem Bogiem, dałem Jezusa Chrystusa na krzyż. A oni co? Oni przeciwko temu byli. Patrzy to wyobrażenia przyszły. Skąd te wyobrażenia przyszły na szatana? To były sugestie szatana, że tam, tamto, tu macie wolność, tak? To kobiet powiedział, tu macie wolność, możecie iść sobie robić co chcecie. Po co będziecie z jednym gościem, mieli normalne małżeństwo, cieszyli się z dzieci, mieli radość, po prostu mieli radość z poznania Boga, widząc znaki, co to, po co tak chodzi, diabeł powiedział. Mogą przecież kobiety sobie wziąć sypiecki już są, tak? Taka fałszywa, i to są te próżne wyobrażenia. I te próżne wyobrażenia, zobaczcie, to się zawsze i tak zaczyna, kiedy ja przychodzi kusić człowieka w tym grup, bo to jest jasno widać, to jest odejście od pewnego normalnego stanu, rozumiemy? Był normalny stan i teraz przyszły próżne wyobrażenia. Bo to tego, że ci ludzie nie odrzucili tych wyobrażeń, przyjęli siły ciemności weszły. Znaczy, że ich ciała, ich serce jest napisane, że jak gdyby ciemność weszła, tak? I teraz dalej. Uznając siebie za mądrych, stali się głupcami. Wiecie, to tak jak trochę naukowcy dzisiaj, prawda? Bóg mówi, że Ewangelia jest głupstwa dla tych, którzy giną. Naukowcy, wiecie, wiecie, jak my tu jesteśmy na świecie, że nas Bóg tutaj stawia w świecie i ten Bóg ten świat stworzył i my nie jesteśmy kimś, kto się wypowiada, o, na pewno tak Bóg w ten sposób stworzył, ja to mogę obliczyć na podstawie wzoru, ja to mogę, wiecie, jakiś taki ten kolajder gdzieś tam wyszczelić i teraz ja się dowiem, po prostu nie da się w ten sposób. Rozumiem, to jest jeden ze sposobów. To jest jeden z przykładów, tak? Rozumiem, o czym ja mówię? I uznali się za mądry. Założyli okulary, poszli do uniwersytetu, stali się jakimiś naukowcami, tak? A przecież stali się głupcami, bo nie wiedzieli, że już w tym czasie, kiedy uczyli Boga, siły ciemności zeszły. I zobaczcie, teraz skutek jest, bo my tego nie widzimy w tym wersecie, w tych w ogóle wersetach. Teraz są skutki. Z tego wszystkiego, co zrobili, ich wyobrażenia, jakieś myśli do nich przyszły, oni przyjęli fałszywe rzeczy, tak jak już mówiłem o demonach, trochę w denominacjach. Jak ludzie przyjmują fałszywe rzeczy, to nie jest zgodne z Bogiem, to wchodzą w siły ciemności. Tak samo jest tutaj. Nie tylko wchodzą, kiedy i są fałszywe doktryny. Wchodzą także, kiedy ci ludzie odrzucają Słowo Boże. Dlatego jest tak ważne dzisiaj, żeby w Słowie Bożym siedzieć. Tak? I teraz napisane, że zamienili chwałę Boga, który jest, nie podlega korupcji, w obraz uczyniony
jak gdyby na podobieństwo człowieka, który podlega korupcji, oraz do ptaków, czworonożnych, jakichś stworzeń i tych stworzeń, które gdzieś tam pełzają, tak? I zresztą dlatego Bóg wydał ich na nieczystość z powodu pożądliwości i własnego serca. I wiecie, pożądliwość ich serca to nie było to, że nie tylko powiedz, tak jak już powiedziałem, no się niektórzy ludzie tak nie zrozumieli. To nie tylko chodzi, że to jest tylko upada natura ludzka. Ale tam na tej upadłej natury ludzkiej działa diabeł. I teraz co? Jest napisane, aby hańbić swoje ciała między sobą. Zobaczcie. Widzimy takie wejście w dół nagłe? Ludzie przestają, odchodzą od Boga, później co? W jakieś bałwochwalstwo idą. Później kolejny krok niżej, zobaczcie, to wszystko sąd. To, że katolicy w bałwochwalstwie siedzą, to jest sąd. Później jeszcze niżej jest od tego. Jeszcze niżej można upaść, zobaczcie. Później, niżej to co jest? Pożądliwość własnego ciała i teraz już oni, wiecie, teraz już przechodzimy w nienormalność. I zobaczcie, co Bóg tu mówi. Dlaczego zmieni prawdę Boga w kłamstwo? I czcili i służyli stworzeniu więcej niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Tak? I to odnosimy się do tego kazania, który jest, zamieni prawdę Boga na kłamstwo. To zobaczcie, to jest to, co właśnie ta agenda, te tajne, jak nazywam, to, co oni robią dzisiaj na świecie, to jest po prostu uknuty plan. To nie jest coś, co przypadkowo się stało. To jest uknuty plan, żeby te wszystkie demony po prostu... Bo wiecie, kiedy tych zboczeńców wystawiają, to tylko demony się przez to... Oni przez nich patrzą, przez ich oczy. Oni się manifestują przez to, co oni robią. I po prostu... I to oni chcą oddziaływać na społeczeństwo w ten sposób, tak? I chcą normalnych ludzi zwieść do tego, tak? I teraz właśnie zamienili prawdę Boga w kłamstwo, tak? Czyli jaka jest prawda Boga? Bóg stworzył Adama i Ewę, to jest normalne. A oni zmienili na kłamstwo. I zawsze tak, jak ktoś ojcem kłamstwo, diabeł. I zaczęli czcić i służyć stworzeniu, tak? Widzimy. I teraz znowu, kolejny sąd jest napisany. Z tego powodu Bóg wydał ich do obrzydliwych jakby odczuć. Bo nawet ich kobiety zamieniły naturalne użycie przeciwko temu, które jest zgodne z naturą. Co to znaczy naturalne? To znaczy sposób naturalne to jest psychikos jest napisane, nie wiem, fizikos, tak, czy on jakby fizyczny, bo nie mówią o fizycznym w sensie fizyki, ale fizyczny w sensie ciała. Naturalnie nas Bóg stworzy, to jest powiązane. Bóg stworzy mężczyznę i stworzy mężczyźnie rzeczy, organy, które się różni, stworzy inną budowę mężczyźnie, stworzy kobietę inaczej, stworzy kobiecie organ, za pomocą którego mężczyźnie może łączyć. Tego nikt nie stanie zaprzeczyć, bracie i siostry. I w ten jedyny sposób ludzie mogą mieć potomstwo. Nie da się. Teraz powiem jeszcze, co diabeł później wymyślił w dzisiejszych czasach. I teraz, czyli widzimy kobiety, teraz już naturalne, już mu się nie podoba. Feministki przyszły mówić, co tam będziesz, jedno z przykład naturalnych jest, co będziesz, naturalne jest to, żeby mężczyzna miała kobietę, mężczyzna miał kobietę, a kobieta miała mężczyznę, tak? To jest naturalne. To tak jest od wieku, wiecie, to są niezmienne prawa, które nawet bałwochwalcy, nawet ci, którzy chodzi, kryminaliści, takie rzeczy potrafią zrozumieć, rozumiecie? I teraz następne. I podobnie mężczyźni, zastawiając naturalne użycie kobiety, tak? Co to znaczy naturalne użycie? Znowu związane z fizycznością, z biologią, bo tak jak jest mężczyzna stworzony, naturalne użycie kobiety, kobieta ma organ płciowy, kobieta po prostu, żeby z nią współżyć. I zobaczcie, zapłynęli pożądliwości, to znaczy demon pożądliwości, to jest ten obrzydliwy przeciwko, po prostu jeden przeciwko drugiemu. I po prostu jeden przeciwko drugiemu zaczął robić zło, tak? I zaraz zobaczymy, otrzymując przez to, jak gdyby, odpłatę za ich błędy, za ich odejście, co to znaczy błędy, odejście od Biblii, i to, ta odpłata była należna i sprawiedliwa, tak? I teraz następna rzecz. I tak jak nie utrzymali Boga w swoim jak gdyby poznaniu, w swojej wiedzy, Bóg
wydał ich do takiego umysłu, który jest po prostu, tak widzimy w innym wersecie, jest jak gdyby zapracowany, tak? Nie wiem, jak to przetłumaczyć za bardzo. Takiego umysłu, który jest spaczonego umysłu, ja bym to nazwał w ten sposób. A tu bardziej chodzi o spaczonego, to nie tylko chodzi, że ktoś jest spaczony. Tak jak mówię, znowu zobaczcie, sądy są. Zboczeństwo, bałwochwalstwo, nienaturalne współżycie jest to zawsze powiązane po prostu z jakimś demonicznym wpływem, tak? Bunt do Boga jest jedną kwestią, druga strona medalu jest to, że demony wchodzą. I tutaj przez to, że zobaczcie skutek, zobaczcie, tutaj w tych ludzi już pochodziły demony, jaki jest ostateczny skutek, że ten umysł stał się spaczony po prostu, rozumiemy? Co to znaczy? To znaczy, że ci ludzie, niektórzy, ja nie wiem, że to są wszyscy, ale niektórzy ludzie dochodzą do takiego poziomu, że ich umysł, ich w ogóle myślenie jest tak jakby zafrasowane żelazkiem, ich sumienie jest zafrasowane żelazkiem. Rozumiecie? I tutaj przykład podam. Zobaczcie. Że oni te rzeczy później różne wszystkie starsze, to są tu wymienione w następnych wersetach. To robią. Bez naturalnych uczuć. Niemiłosierni. Wymyślacze złych rzeczy. Tak? Nienawidzący, ci ludzie nienawidzący Boga. Rozumiemy? Skutek. Skutkiem poddawania się pod te rzeczy. Jest nie tylko przekleństwo, które jest od Boga, jest tylko odpadnięcie od Boga. Jest także, że ci ludzie się stają po prostu później nieczuli na wszelki grzech. I później jedynym końcem na to, wiecie, na Sodomego, Gomora musiał przejść już te wszystkie etapy. Bo Bóg nawet, Abraham tam coś próbował, Abraham prawie się wstawiał, bo on nie widział, co tam się w ogóle dzieje. Ale Sodoma i Gomora musiał przejść wszystkie te rzeczy. I Bóg wystosował. Także ostatecznym sądem, który jest, to jest właśnie, że Bóg zrzuca jakiś sąd na Sodomą i Gomorę. Bóg może wystać huragan, Bóg może dopuścić huragan, wiecie, z huraganem może Bóg dopuścić, a czasami jak Bóg mówi, jest w Biblii napisane, dobra, że zapisane, że Bóg coś tam dopuścił, to jest dlatego, że jak wiemy, że za złe Satan spojrzał na tym świecie, prawda? Po prostu co robi Bóg? Bóg usuwa. Usuwa się całkowicie. Rozumiemy z pewnym miejscem. A jak tam nie ma Boga, to przecież szatan zmieni ludzi w dowolny sposób. Jeżeli Bóg, ktoś dzisiaj mówi, że Bóg nie sądzi w dzisiejszym XXI wieku, Nowy Orlean jest bardzo dobrym przykładem. Tam było, tam wiecie, że w Nowym Orleanie jest, czyli jest taka forma, oni uprawiają czary, taka forma wudu, która się nazywa wudu. Nowym Orleanie. Nowy Orlean jest znany z tych tak zwanych, tych różnych takich parad, nie wiem, taki Mardi Gras to się chyba nazywa, takie parady przebierają i tak dalej, oraz zboczeństwo, tam gdzie siostry. Przykład, jak ktoś chce sobie zobaczyć, to ktoś mówi, Sodoma i Gomora była bardzo dawno temu. Jak ktoś chce zobaczyć Sodoma i Gomora XXI wieku, niech sobie poczyta, co się stało z Nowym Orleanem. No dzisiaj się nie mogą dobudować. A wiecie, jakiś człowiek zły? Że dzisiaj się zaczynają odbudowywać bardzo powoli, masę ludzi straciło dobytek, masę ludzi straciło życie, i co oni dalej to chcą kontynuować. Zobaczcie, jakiś człowiek, zobaczcie, człowiek napełniony demonem, co robi. Że Bóg go zabije, a ten i tak po prostu wypróbuje dalej po prostu. Zobaczcie. Zobaczcie, co się dzieje. Zmiany? Bóg dopuścił te rzeczy. Bo ktoś powie, o, Bóg jest niedobry, bo Bóg dopuścił huragan. Nie, Bóg jest dobry. Bóg nie mógł znieść, tak samo na Sodomę Gomorę. Ci ludzie w Sodomie Gomorze byli gwałceni, a do tego już nikogo nie, nikt nie obchodzi. Ci ludzie w Sodomie Gomorze mieli wpierane, że nienormalne jest normalne, tak? Tak jak dzisiaj próbują robić. Ale dzisiaj, bracie i siostry, przechodzą o jeszcze wyższy poziom. Rozumiemy? Na sam koniec jeszcze chciałem powiedzieć jedną taką rzecz, że może niektórych ludzi zdenerwować. Ja myślę, że dzisiaj, ja nie mówię, że dzisiaj jest już ostatni dzień tego świata absolutnie. Mówimy naszą datę, tam nie wiemy, ostatnio byli tam ci, którzy ten kalendarz mają śledzić i tak dalej, tak? To jedna kwestia, wiemy, że się to nie będzie, to bo wiadomo, wcześniej był Harold Camping, świadkowie, jak ktoś słucha tego świadek, to niech sobie zobaczy, ile już dat fałszywy prorocy
to prawda tak. Ale dzisiaj diabeł, ja nie wiem, czy my to rozumiemy. Dzisiaj diabeł próbuje się posunąć jeszcze dalej niż w historii tego świata podejrzewam. Ja nie wiem zresztą, co było. Wiecie, nie wiemy dzisiaj, co było przed powodzią, przed potopem globalnym. Tak wiem, że był globalny potop. Bo przez to potop. I wiecie, jak wiecie, oczywiście świat, szatan próbuje. Szatan próbuje wszystko wypaczać. I niekiedy jakieś, wiecie, jak ktoś może był w tym kiedyś, czy niekiedy będzie słyszał ludzi, którzy się zajmują jakąś magią, czy się zajmują jakimiś, wiecie, takimi metafizycznymi wazidami, które są kompletnie złe, będą oni mówić o takim czymś jak Atlantyda, jak tak zwany złoty wiek, który kiedyś był, do czego się to odnosi. A też mi było pokazane. To jest właśnie ten czas przed potopem. Przed potopem, my nie wiemy, nie mamy prawdopodobnie żadnych jakichś ocalałych, mówimy, że żaden ciąg nie ocalał. Prawdopodobnie się nic nie zachowało. A jeśli to jest, to gdzieś tam może głęboko podnieść tam. Nie wiadomo. I praktycznie ten świat, który wtedy był też charakter musiał być też technologia, dlatego my nie wiemy, jaka była technologia. Ale dzisiaj, kiedy popatrzymy to, co się działo dotychczas, od czasu, można powiedzieć, kiedy był Noe i jego synowie, tak, bo później jak ten poczytamy odnośnie takiej trochę chronologii, tak, to sobie według Biblii zobaczymy, że później po powodzi właśnie był Noe, miał tych trzech synów, tak? I od tych trzech synów później cała ziemia została na nowo zaludniona. I na nowo błogosławieństwo poszło, tak? Niektórzy może zobaczyć, skąd Izrael pochodzi, tak, skąd się wziął, tak? To są bardzo ciekawe rzeczy. A do czego zmierzam dzisiaj? Jeszcze na sam koniec. Technologia. Ja dzisiaj próbuję używać technologii, żeby ominąć pewne rzeczy, które Bóg zrobił. Rozumiemy? I dzisiaj wiem, że kiedyś funkcjonował, może w jakiś sposób funkcjonować, ale dzisiaj technologia zrobiła, używa do strasznie złych rzeczy dzisiaj. Dzisiaj chcą ominąć pewne rzeczy. Dzisiaj chcą rekonstruować człowieka. Dzisiaj chcą używać maszyn, które spowodują, wiecie, te wszystkie różne banki, które mają. Po to, żeby... Wiecie, po co to było stworzone? Oni się zasłaniają, że to jest stworzone, wiecie, oczywiście osoba, która może mieć problemy, jeżeli jest kobieta, która może problemy mieć na ciążę. Ja nie mówię przeciwko tobie, ale muszę coś powiedzieć. Mogę sobie zdawać sprawę, co przychodzi, ale Bóg ma odpowiedź tej kwestii w inny sposób. Ale świat, który próbuje pewne rzeczy i oni teraz bardzo chcą nam pomóc z ludzkości, wiecie? Chirurgia plastyczna, wiecie, marketing wchodzi do... To musi rozumieć, jak marketing działa. Ale ukryty plan, szatana, to nie jest to wcale to. Bo ktoś powie, bo komuś tam się coś stało, to teraz sobie idzie do chirurga plastycznego i tam coś może zrobić, poprawić. I teraz ludzie klaszczą, o super, chwalą Boga, bo Bóg i coś tam. Ja wam powiem, że jest ukryte rzeczy pod tym. To są obrzydliwe, które diabeł będzie próbował używać przeciwko, tak? I jeśli ktoś ma problemy, jest kobieta, jest brat i siostra, którzy problemy mają, zajście, na przykład kobieta zaszła w ciążę, to jest na to odpowiedź w Biblii. Prawdopodobnie jest na to jakaś klątwa, którą trzeba złamać, trzeba się modlić po prostu o obrót Boży. I tyle. To jest wszystko. Natomiast skoro takiej wiedzy nie ma, skoro ci nie wierzą, że są klątwy, nie wierzą, że magia działa, nie wierzą, że mogą być demony, albo jakiś demon, jakiś może takie coś wywoływać, no to niestety. Wiecie, z mojej niezależności świata duchowego, diabeł z ludźmi dzisiaj po prostu gra sobie, może tak powiedzieć, w badmintona, albo w ping-ponga. I śmieje się, tak, jeden diabeł do drugiego. Z powodu tego, że my tego nie znamy świata duchowego, rozumiecie? Bóg mi pokaże pewne rzeczy, ale każdy z nas musi się modlić o wgląd duchowy, tak. Także te rzeczy właśnie dzisiaj się oferuje, że wiecie, że kobieta niby może, wiecie, jakiś bank tam jest czegoś, jakieś tam, wiecie, komórki macierzyste, czy coś tam i próbują tego typu rzeczy robić, tak? My też nie wiemy, są skutki duchowe tego tak samo. Ktoś się podejmuje takich rzeczy, no, to są to po prostu straszne, mogą być straszne skutki tego, w sposób duchowy mówię. Ci, co się bawią, chcą trenować na przykład,
nie wiemy, co też z tego będzie, bo Bóg stworzył naturalnie, zobaczcie, to jest też odejście od naturalnego stworzenia. No powiedzcie, jakie to miało być potencjalne dobre skutki. Ja bym powiem, diabeł to będzie chciał, bo z takim czasem użyć przeciwko ludzkości, przeciwko mężczyźnie, przeciwko kobiecie, tak? Rozumiemy to? I my musimy zacząć jeszcze raz jakoś doceniać to, co Bóg nam dał. My musimy stanąć przeciwko. Wiecie, niekiedy to, że my, wiecie, to, że jeszcze taka mi myśl przyszła teraz, to, że ludzie w Europie na przykład, bo tego się zaczęło, otrzymali Słowo Boże, to nie było z powodu tego, że ktoś siedział w ławce, że ktoś, wiecie, nic nie robił, albo ktoś zawsze tam mówił, ma swoje własne zdanie, nie? Ponieważ Martin Luther i inni przez wieki, jeszcze wcześniej i później, to Słowo ich dotykało, to Słowo zmieniło ich życie. Tak jak mówię, wiem, że ci, co Marcin Luther nauczał, ja się nie zgadzam na przykład. Ja się zbawienie z łaski. Wiem, że musimy wytrwać do końca, że jeżeli ktoś żyje w grzechu, to nie może pójść do nieba. W świadomym grzechu to żyje. Ale Marcin Luther uwierzył w to Słowo. Marcin Luther zobaczył, co, czym on był. I Marcin Luther przede wszystkim o to, co Stefan zgodzi po nim sprawę. Bracie i siostro, żeby nasze pokolenia, które przyjdą po nas, może masz dzieci, może jesteś młodą osobą, która to słuchasz i nie masz dzieci, pomyśl o tym w ten sposób. Zacznij w tym myśleć dzisiaj i mało tego, zacznij głosić Ewangelię. Zacznij modlić się do Pana, żeby te rzeczy Bóg Ci pokazał, jeśli coś nie rozumiesz tych rzeczy. Daj się to delikatnie powiedzieć, ale nie zamierzam głosić, żeby po prostu kogoś nie urazić. Jak się ktoś urazi, to dobrze, bo jest napisane, że Ewangelia jest taka, żeby urazić. Ewangelia jest po to, głosi Ewangelię, żeby ludzie mogli zobaczyć, ludzie czasami słuchajcie, tak żyją w takich mrokach demonicznych, że my sobie sprawy nie zdajemy. A może sobie zdajemy, bo kiedyś będziemy, tak? Jeśli światło Ewangelii nie zapali się, jeżeli Słowo Boże nie głoszą, jeżeli Duch Święty na nowo nie powieje, wśród znaków i cudów, bracie, siostro, to ludzkość nie ma szans. Ludzkość pójdzie w ciemność, ale my możemy coś zrobić z tym. Bóg nam kazał siedzieć na tyłku i nic nie robić. Bóg nam kazał się modlić. Bóg nam kazał modlić. Bóg kazał głośnie Ewangelii. Każdemu z nas. Nie ma różnicy, pastor, biskup, czy ktoś nie ma tytułu. To wszystko jedno. Ważne, czy chodzi z Bogiem. Rozumiemy? I my musimy sobie zdać sprawę, to co Bóg jeszcze raz na sam koniec chce powiedzieć. Że to, że my dzisiaj mamy, mamy co nazwać swobody, w Polsce nie wiem jak to nazywają, to, że dzisiaj możesz pójść i Biblię kupić w sklepie. To, że możesz sobie kupić 3 Biblię, możesz sobie kupić 4 Biblię. Możesz nawet jedną z tych Biblii, tak już mówię, dać komuś. Mam nadzieję, że te Biblię zaniosłeś do swojej rodziny, a jeśli nie, to się mów. Że Bóg pokazał w jaki sposób, zaczyjcie to Słowo. Bo Słowo Boże jest jedyna księga, która jest prawdziwa, która może pokazać od początku, to, bo żadna inna księga nie jest prawdziwa, żadna księga nie pokaże Ci prawdy. Jedyna Biblia z nadzieją, jedyny Chrystus jest nadzieją. Jezus Chrystus, to jest Biblia, nie żerwienko, nie mała kukiełka, nie na patyku coś wiszące. To wciąż na tym patyku, chociaż Jezus ma spisał i ludzie przy kazaniu mówi jasno, prawda? Nie da się tego zmienić. Może minie na wtedy 1000 lat i Bóg za 1000 lat powie, nie, ludzie przy kazaniu musi zostać jaki jest. Obojętnie czy ekumenia jakim stanie będzie, czy będzie ekumenia sobie się rozprzestrzeni, czy ekumenia już będzie w stanie sądu. W tym czasie to nie sądu, to nie wiem. A przyjdzie sąd kiedyś. I ty nie musisz być częścią tego sądu. I tak jak jeszcze raz powiem, to, że mamy te swobody, nazwijmy to swobody, to jest po amerykańsku, jakby mamy swobody. Swobody, żeby nosić pistolet, swobody, żeby nosić Biblię. A propos, to jeszcze dodam, że nie mogą, w Ameryce już teraz nie mogą Biblii nosić. Jeżeli przyjdziesz do szkoły, położysz Biblię, to nie to chodzi, że ci tam zmierzą, wiecie, tam w szkole, tam w klasie, tam znajomi i tak dalej. W Ameryce, jak Biblię położysz, to nauczyciel do Ciebie przyjdzie. I możecie zamieścić nawet, jeżeli nie, albo Cię zgłosi, do matki zadzwoni, powie, że syn albo córka przyniosła Biblię. Do takiego stopnia to doszło. To nie było, to się nie stało przez jeden dzień, Bóg mówi. To nie było przez miesiąc, nie było przez rok nawet. To było systematycznie, kiedy chrześcijanie spali. Wiecie, najgorszy jest czas. Bracie, siostry, kiedy przychodzi ten czas, kiedy Izrael, wiecie, najgorszy czas Izrael nie przeżywa chyba, kiedy walczył, tak?
może im mu wydawało, wiecie, nimi tutaj to, tu trzeba by ufać Bogu, tam trzeba by ufać. Najgorszy czas w Izraelu, kiedy? Najgorsze odstępstwo przyszło i upadek, i suchość, i wiecie, i z źródła, które było nawodnione przez Bóg, nagle stało się pustynia. Kiedy co, kiedy mam to robić? Ja nie umiem nic zrobić pieniądze, ale chodzi mi o to, że jest czas dobrobytu, pokoju, nie było wojen, nic nie było, nie było czego o coś walczyć, i oni usnęli wszyscy. A jak ty usypiasz, macie siostro się cofa, idziesz w grzech, kiedyś sobie nie pozwoliłbyś na coś, a dzisiaj chodzisz w tym. Dzisiaj wiecie, świat tak samo i w kościele to były te granice się przesadzają. Ja nie wiem, czy to jest dokładnie powiedziane dostanie, ja się modlę, żebyś to powiedział. Żeby każdy zrozumiał. I to, że my dzisiaj mamy, ja dzisiaj po prostu jak słyszę, co pastorzy mówią, dzisiaj nie ma prześladować to rewolucję, to zobaczymy, dziękuję Panu. Idziemy, dzisiaj nie mówimy kontrowersji. Ja wam powiem, to, że mamy Biblię, to, że możemy dzisiaj, możecie siedzieć, spotkać się w grupie na przykład, albo samemu nawet, bracie siostro, możesz w domu siedzieć, wychwalać Pana, Boże obecność jest, to, że możesz ten, to jest wywalczone, to nie przyszło za darmo. Nie przyszło za darmo, nie przyszła ci Biblia za darmo. To jest sam fakt, że na przykład ludzie byli to spędzali noce, spędzali kiedyś nie było komputera. Dzisiaj sobie siadasz do komputera, tyk, przez noc możesz coś tam wypisać. A kiedyś nie było, to nie było drukarni, kiedyś, a później się drukarnia pojawia, to też to nie wyglądało tak super. Właśnie poczytać ile czasu trwało wydrukowanie Biblii jednej. Dzisiaj Biblię, możesz sobie wziąć Biblię zwane, czy po rozności, jak masz pieniądze, możesz sobie wziąć dwa pudła z Bibliami i te Biblię po rozności tysiące ludziom się możesz porozdawać, tak kiedyś nie było. Żeby te tysiąc wydrukować w razie siostro, to zajęło to czasu. I my jak nie zaczniemy tego doceniać, się mają święta reformacji, czyli my o tym mówimy, nie, jest Boże, ekumenia, fajnie kiedyś to, bo my nie rozumiemy, po co była reformacja, my nie rozumiemy, co się teraz dzieje, dlatego ludzie giną z braku wiedzy. I ludzie nie chcą patrzeć do wiedzy, ludzie nie chcą patrzeć do historii, ludzie idą z wiedzeniem, dzisiaj patrzy się, dzisiaj jest czas odstępstwa, nie czeka, że jutro jest czas odstępstwa, dzisiaj jest czas odstępstwa, a to się zaczyna. Oni przyjdą zadać Twoje wolności. A żeby mieć wolność, to musimy dzisiaj walczyć. My musimy stać, bo my będziemy głosić Ewangelię. To, że dzisiaj masz Biblię, to, że dzisiaj możesz walczyć się książki, to, że dzisiaj możemy względnie gdzieś tam głosić Ewangelię, to, że możesz zorganizować ten, to Ty musisz Bogu dziękować dzisiaj za to. Nie ma, mówię, że nie ma wdzięczności w Kościele za to. Bo ci ludzie poniesie, każdy z tych ludzi, Marcin Luther, Zwingli, jacy tam inni, później po nich, nawet pierwsi dziewczynkowcy ponieśli cenę, żeby w Polsce Kościół Środkowy był, to byli osoby na przykład w Ameryce, którzy byli tam, którzy mieli palone domy, którzy byli obsypywani najpierw smołą chyba i na nich wysypali dziura, ale oni wezwani, oni powiedzieli, to słowo będzie wierne, że Pan będzie wierny i dzisiaj w Polsce macie Kościół Środkowy. Wiecie? Cena do zapłacenia. Jaką cenę Ty zapłacisz, bracie siostro? Nie mówię, dwa razy z łaski i się zawarte i daj mi spokój. Jaką cenę Ty zapłacisz? Czy powierzyłeś się w 100% Bogu? Jaką cenę Cię płacić? Że Cię nazwą kotem? Że Cię nazwą sektą? Że Cię wykluczą ze zboru Twojego? To jest cena, kto zapłaci? Nawet taki większość ludzi cenę nie zapłaci. Że ci ksiądz przyjdzie na gada, tego się boi. Czy to nie jest śmieszne? Jaką cenę dzisiaj wierzący płacą? Porównane z tym, co płacili do dnia dzisiejszego. Może twoja rodzina. Może wiesz o co chodzi. Rozumiesz? Siedzieli środkowcy, którzy byli obsypywani, którzy byli wyśmiewani, którzy w denominacji przychodziły, podejrzewam, i paliły ich domy. Czy środkowcy nie powiedzieli, że jesteśmy zgorszeni? Bo tak już oni powiedzieli, mamy w Panu, bo Słowo Boże będzie głoszone, bo szczęść Duchu Święty jest tylko, gdy mówisz na językach. I to była wiadomość, której nienawidzili. Baptyści nienawidzili tej wiadomości, a dzisiaj? Takie kumenie, la, co nas to obchodzi, co tata robił, tata cierpia, mama cierpiała. Wielki Bóg. Takie mam podejście dzisiaj. Radzieckowie cierpili, Marcin Luther, może ktoś dzisiaj ma jakieś kolekcje do niego gdzieś tam w Niemczech gdzieś. Tylko my nie mają. Teraz w Szwajcarii,
nosił budzenia, a kościół się ma stał cicha. Cicho, bracie, nie możesz, to może są kontrowersyjne tematy. Tyle osób wyobraził, gdzie już takie kazanie nas powiedział, połowa osób wyszłoby. To ciekawe. To powiedz, dlaczego by wyszła? Dlaczego by wyszła? Z powodu niemiłości prawdy? Z powodu, że nie mogą słyszeć prawdy? Z powodu, że macie w kościele starczy uszu? Z powodu, że sami popełniają sugestie przed... Jaka to mogę odpowiedź? I Bóg dzisiaj nam mówi, żebyśmy powstali dzisiaj. Bo wolności się szybko skończą, bracie i siostry. I przyjdzie któregoś dnia to. A nasza rodzina musi wiedzieć, ci ludzie na zewnątrz się motają, przypomnij sobie, jak kiedyś nie mówiłeś. Ale nie było tak, że ktoś przyszedł do ciebie, ja ci nie powiem prawdy, chodź do zadania cicho. Nie powiem ci prawdy, bo oni się powinni, nie? Tak ktoś odważnie głosi Ewangelię. Tego, kiedy ja głosi Ewangelię, to mogłeś widzieć. O, pokuta. Muszę pokutować. No tak, moje życie jest kompletnie przeciwstawne do tego, co ty mówisz. Kompletnie żyję w tych złych rzeczach. I stąd musiałeś pokutować. Nie tak, bo bracie i siostry, może też ty nie nawróciłeś. Może tu się nie nawrócili w ogóle. Może tu się nawrócili, ale tak jest napisane, że po czasie nagle ostygli. Nagle budyneczek. Nawet budyneczki żyją religią. Czyli ma tu religią, fajne spotkanie, bo rodzina jest, bo to jest, znajomi są. Mają religię, ale Bogu mi coś powiedz, no religia. Wygraliśmy konkurs piosenki. Był u nas słynny wokalista, który nawołał z dokumenti. Był u nas nawrócony gangster, który ma, który po prostu, mimo że Bóg zabronił brać sobie długiej żony, to sobie wziął. Był inny nawrócony gangster, powiedział, że nie ma różnicy, co za różnica, czy człowiek czci, właśnie jak to jest napisane, bałwana, czy czci Boga żywego, tak? Skoro Jezus powiedział, że czci Boga w drugiej fazie, tak? Super. I jak Bóg na to patrzy? Wszystko ja sobie to pokazał. Paweł, jego kaznodzieją, tak jak dzisiaj ci kaznodzieje wyglądają ludzie. Nie wiem, że wszyscy. Ja się modlę za tych, którzy stoją jeszcze za prawdę. Mówię, Panie, wzmocnij. Mówię, Panie, odciś jeszcze. Panie, pokaż im prawdę, pokaż im bardziej wolnie, że jeszcze więcej. No to, co dzisiaj widzieli, to jest to chwała, bo jeśli cokolwiek widzieli, ale jest więcej. To jest moja modlitwa. Dlatego nawołuję ludzi. Nawołuję ludzi, którzy siedzą w tym grudzie, żeby wyszli. Bo Bóg nie przyjmie do ciebie do nieba. Diabeł zwiódł cię, jeżeli popełniasz te obrzydliwości, bo tak to mówię, że ja też tak nazywam, nie boję się gdzieś pedał. Niektórzy powiedzą, jak pedał się powie, to teraz już jest Bóg obrażony. Absolutnie nie. Coraz bardziej życie po imieniu. To jest ochwictwo. I moim dzieciom również będą, że to jest ochwictwo. Że to jest ochwictwo, to nie jest ochwytne. Nie da się inaczej tego powiedzieć. I to jest normalna reakcja. Naturalna reakcja. Bo Bóg normalnie stworzył, a oni poszli w zło. Mogą to budować, pytanie czy co. Ale ja powiem to, co widzę Bóg. Będę stał tak i reprezentował to, gdziekolwiek jest. Tak? Nie Bóg nawołuje do pokuty. A może nie jesteś nawrócony w ogóle. Może te rzeczy do ciebie docierały. I teraz miałeś powiedzenie jakąś prawdę. Ja ci wierzę z tą drogą. Jezus cię może nie tylko pokazać ci w słowie, nie tylko ci Bóg może nawrócić twoje rzeczy. Bóg ci może pomóc, że Bóg przede wszystkim chce, żeby poszedł do nieba. Nie możesz pójść do nieba, dopóki jesteś grzesznikiem, dopóki nie jesteś pokutować swoje rzeczy. A ja się może, żeby obecność Boża przyszła do ciebie, by pokazała ci stan twój. Kiedy człowiek zobaczy się tak, jak Bóg na niego patrzy, to wtedy przychodzi pokuta. Kiedy Duch Święty pisze to słowo, ja wyzywam każdego, kto mi mówi, że to słowo jest po prostu tą księgą, prawem. To słowo jest napisane przez Ducha Świętego. Musi być oświecony Duch Święty, zgoda. A to słowo jest pisane przez Ducha Świętego. Ta księga jest duchowa. To nie jest księga jakiegoś człowieka, który jest bardzo zlecał pięciu czegoś tam i tak dalej. To jest napisane przez Ducha Świętego. My nie rozumiemy czasami. Kto napisał tą księgę? Duch Święty. Przez człowieka. Ja nawołuję ci do pokuty dzisiaj. Jedynie ludzie przyjdą, jeżeli się boją na świecie. Różny, bo rok tak nic przyjdzie, bo czegoś tam, bo tamto, bo jakieś fałszywe prosto wychodzą, bo jakieś inni jacyś tam
Nostradamusy jeszcze coś tam przepowiedzieli, no, widzenie było jakiegoś demona. Nie, no to jedynie Jezus jest nadzieją tego świata. Jedynie powrót do Słowa Bożego. Każdy katolik przewracuje tą Biblię. Od początku do końca. I zacznie się modlić, jak gwarantuje, że się odwróci z Kościoła katolickiego. Jak gwarantuje się. Duch Święty tylko pozwoli, żeby Duch Święty dostał. Odwróci się i musi się odwrócić. Musi mi prawo Pana Chrystusa Bożego nie odwrócić się. Przykro mi Panie Ceroński. Przykro mi Panie Ceroński. O tym względem bardzo się mylisz. Obyś się kiedyś nawrócił. Obyś się Pan pokazał ludzi. Też to ty widzisz ludzi. Też to ty nie rozumiesz. Modlę się o braci i siostry. I Pan do braci i siostry. I mieli się Chrystusa. A to się stanie za prawdę. Nie bań się Jezusa. Nie bań się Go głosić. Nie bań się, że ktoś się obrazi. Nie bań się, że moja rodzina się obrazi, tak będę głosił. Nie bań się, że ci z młodzieńcy się obrażą. Oni się nie obrażą, oni może po raz pierwszy słyszą o Ewangelii. Że się odwrócą od tego, to jest krew na ich rękach. Ale Ty głosiłeś i Ty stałeś. Bo do tego, że ci chrześcijańcy są cichy, chrześcijańcy są cicho siedzą, cichutko, to świat przesuwa granice i świat będzie przesuwał granice. Tak jest trochę, są zbogacze. Zobaczcie, jak świat próbuje, diabeł próbuje badać w ogóle ludzi na świecie, nie tylko Kościół. Przesuwanie granicy troszeczkę. Nawet jest ciśnięcie dwóch poświęców do Sejmu, czy do rządu ogólnie, tak? Czy do Senatu, gdzie oni tam siedzą. Jakieś tam fajne. Tak, dwóch poświęców znalazł. Jaki będzie drugi krok? Wiecie, ludzie wychodzą, tam się pozerwają trochę, gdzie skinheadzi, ja nie wiem, skinheadzi musieli wyjść, nie chcą być skinheadzi, i nacjonaliści tak kiedyś widziałem. Ja mówię, ja się polityką nie zajmuję, to nie o to chodzi, ja nie mówię, żeby chodzić marsze robili, chodzi, żeby się pokazać z Ewangelią, mamy głosić Ewangelię, mamy dać odpowiedź, nie tylko odnośnie pójście do nieba, ale że te rzeczy się dzieją, ponieważ Biblia o nich mówi. Te rzeczy nie zdjęły skądś. Te rzeczy Bóg przewidzie, dlatego się Bóg troszczy o ludzi, żeby nie poszli w te rzeczy, rozumiecie? Ale człowiek, który idzie w życiu bez drogowskazu, nie może, jeśli twój drogowskaz jest we wszystkie strony jak ekumenia, to nie może nikomu pomóc. Tylko zamydlasz i rozpraszasz. Jezus mówi, albo jesteś za mną, albo jesteś przeciwko mnie, albo zbierasz ze mną, albo rozpraszasz. I możesz być i w prawdzie, i chodzić w Duchu Świętym w prawdzie. Jesteś narozstający się, bracie siostro. I z tym Was zostawią. Stoisz narozstaje. Jeśli chodzisz w ekumenii, to dokładnie narozstaje duch. Jeśli jesteś katolikiem, to znajdziesz twój duch. Albo idziesz do piekła, do głąba chwalstwa, albo płaca się szukać Pana, bo jest Pan, ja chcę prawdziwego Jezusa. Nie obchodzi mnie, co ludzie robią na świecie. Nie obchodzi mnie to, co wszyscy na komu nie gadają. Dochodzi mi, czy moja cała rodzina jest katolikami, czy kimkolwiek, czy ateistami, czykolwiek. Ja chcę iść do nieba. Ja wiem, że Jezus mnie przyciąga dzisiaj. Rozumiecie? Kościół mi te rzeczy, ja wam powiem, wyzwania w XXI wieku są bardzo duże. Kościół tylko sprosta. My dzisiaj tylko sprostamy, jeśli my zaczniemy chodzić w Duchu Świętym, jeżeli Duch Święty nam pokaże, że działa w świecie duchowym, jeżeli ludzie chrześcijańscy zrozumieją, prawdziwi chrześcijanie w świecie duchu, że muszą chodzić w darach, że musimy rzeczy patrzeć, jak Pita patrzy i Duch Święty musi prześwietlić te rzeczy dla nas. Bo będą inne rzeczy i my musimy stanąć i powiedzieć nie. Przychodzi o serce, powiem nie. I będę stał obojętny, bo zapłacę cenę. I wiecie, że historia, ja to tam jeszcze raz to powiem. Historia Cię zapamięta, Bóg Cię zapamięta. Teraz co by tylko może być? A potem, o którym stałeś, mogę Cię wyrzucić ze zboru, mogę na Ciebie nagadać, co z tego? Ale ja stałem i przede wszystkim na tej historii się nie wie pamiętać. Mówię Ci, historia też może być zmieniona oczywiście, tak? I nie wiem, będzie za czas lat, jak jest to historia będzie zmieniona przez wieki. Tak? Tak, kiedy przyjdziesz do Pana, to Ci Pan pokaże swoje życie i popatrzysz, tutaj stałem tu, tutaj przeciwko temu mówiłem, tutaj mojej koleżance pokazałem różnicę, na początku się nawet denerwowali, a później przyszli do Ciebie. I taka będzie historia, czy nie jest to radością przed Panem? To może być inną historię, może być ekumenikiem. Ci upadli z Twojego powodu, tamtym nie powiedziałeś z Twojego powodu, tutaj nie chciałem przeciwko tym mówić, a później to przyszło na Ciebie rozumieć ręce. Taką chcesz mieć historię Twojego życia? Marnowaną? Ale Boże się działo, Panie. Nie patrzę w ogóle. Popatrzę, czy jesteś w Jego woli. Popatrzę, czy jesteś w Jego na to dzień.
tender jakoś trochę zaprzedni. I chodzi głośno, ja będę, czy modli się, może nie rozumiesz sensu, że to siedzi przed Panem i mówisz, Panie, pokaż mi. Bo nie rozumiem tego wersetu, nie rozumiem tego wersetu. Jeśli zaczniesz Boga szukać i zaczniesz walczyć duchowo, mówisz, rozumiem wszystkie domy, to nie przeszkadza i zobaczyć te rzeczy, to zobaczysz cuda w swoim życiu. I Bóg chce działać dzisiaj. Bóg chce dzisiaj działać. Dzisiaj musi przyjść przebudzenie. Jeżeli dzisiaj nie przyjdzie przebudzenie, jeżeli w tym XXI wieku, w 2013, do następnych lat nie przyjdzie przebudzenie, to ja wam powiem, że przyjdzie jakiś sąd, że Bóg coś się stanie i zobaczycie. Dzisiaj jest czas wołania Polskę. Dzisiaj jest czas wołania naszej rodziny. Bóg musi działać i Bóg musi dać przebudzenie. Nie ma innego wyjścia. Gdy przychodzimy do Pana i mówimy, Panie, chcę dać przebudzenie. Panie, mówimy, jeśli jesteś świadomy tego, co teraz mówię, to mówisz, Panie, musi dać przebudzenie. Oni zginą wszyscy. Nasze ludzie mówią do piekła. Wtedy się zmienia Twoje wołanie. Twoje wołanie przechodzi z wołania po prostu. Niech się Boża wola stanie. Teraz zatem się namyli i do domu i na czas to pójdziemy. Zamienia się wtedy Twoje wołanie na wołanie serca. O, czy wołaj się serca do Pana. Mówię, o Panie, zacznij o rodzinę, Panie się nie przyjdzie na ten świat. Chodzi o wszystkie chwile, Panie, zginął, Panie. Ty wiesz, przecież. Jeśli ktoś nie zobaczył prawdy, to diabeł pochłonie. Jeżeli Kościół nie stanie, będzie pochłonięty przez diabła. A to obiecaj, że bramy jakiego nie przemogą. Powiedz, że prawdziwego Kościoła, nowonarodzonych wierzących, Duchu Świętym Bóg przemiotny, choć na co robią te walkę w Głowodzinie, cały nakaz misyjny, że bramy piekła nie przemogą, bo Bóg powiedział tysiące lat temu. Chwała Jezusowi. Chwała Ci, Jezu, za to, że Panie tak napisałeś, że to jest dla nas, Panie. Obiecać, ale my musimy stać, my musimy walczyć po prostu, bo my bierzemy walczyć, coś będziemy mieli. I ludzie, żeby poszli do Kanadu, to ludzie musieli walczyć. Żeby zdobyć Kanadę, musieli walczyć. To nie było tak, że przyszli do Kanadu, podali im kawę, herbatę, renesanski rozłożyli, pośpiewamy trochę, pogramy, a teraz zaprosimy o komendę pogada i nagle to... Bzdeta! Mateo, obawiam się, że był czas za czas Pawła, albo był niektóre kościoła dzisiaj. Ja myślę, że bo by się przykro mu zrobił przynajmniej. Jeśli by go nie wykopali i nie opowiedzieli z fałszywym prorokiem. No. Nie u Ciebie może, u Ciebie, nie u Ciebie, ja wszyscy przychodzą. Zakonnica przychodzi, helsnicy przychodzą. Bo nie rozumiesz, co się dzieje. Bo nie rozumiesz, że świat zatrzyma granicę do jednego królestwa, które na początku chce i na wstępie nie przyjdzie Pan. To przyjdzie Pan Jezus Chrystus. Paweł, żeby masz żadne tam duchy, czy coś tam nie mówię, że najpierw musi przyjść odstępstwo dla dzisiaj. Dzisiaj tej w odstępstwie. Dzisiaj przychodzi odstępstwo. I odstępstwo to nie chodzi mi bardziej o to, tylko o to, że tam ludzie na świecie. To chodzi o Kościół. Bo na świecie się dzieje te rzeczy. I na świecie świat tylko będzie jeszcze gorzej. Choć naszym zadaniem jest wyrywać ludzi diabła. Wyrywać ludzi z piekła. A nie zrobisz tego, jeśli ty nie chodzisz w pracy, jeśli będziesz brał, się bał się powiedzieć, bo pedał, powiesz, to cię zaraz będą wyzywać, albo zaraz się ludzie uśmieją i ja ci powiem. Musimy głosić Słowo Boże. Musimy pokazać na Jezusa, a musimy głosić całe Słowo Boże. Paweł mówi, nie starałem się zgłosić całe rzeczy, które mi Bóg kazał. Całe Słowo Boże głosiłem. Nie tylko część, nie tylko głosiłem. Pan Jezus przyszedł 2000 lat temu na krzyżu, zmartwychwstał to wszystko. Niektórzy tylko to wiedzą. To jest za mało. Obawiam się, żeby żyć chrześcijańskie po 110 wyzwaniom. Jest to za mało. Gdy będziesz szedł do Duchu Świętym, tylko tyle znasz, boję się, że to jest za mało. Niech Ci Bóg zachowa, niech Ci Bóg otworzy oczy. Jeśli tylko tyle wiesz, bo po prostu wiesz, nic nie wiedzieć poza Jezusem. Ale właśnie znać Chrystusa też go poznać osobiście, a znać Chrystusa to znać też Słowo Boże. Biblia chrześcijaństwo odseparowane z Biblii nie jest już duże chrześcijaństwo. Nasz jego chrześcijaństwo, ale Bóg to waszego chrześcijaństwa. Słowo Boże nie zostało dane, żebyśmy Słowo Boże to żyli i tak zrobimy swoje rzeczy, bo to się tylko sprowadza. I Duch Święty widział na naszym cudu, wyrzucanie demonów, rozrywanie demonów i atakowanie królestwa Szatana, nie ma znajomości Biblii, no to tak chrześcijaństwo ma o tym, nie ma. Nawet połowicie na chrześcijaństwo, a jeżeli masz chrześcijaństwo w 60%, to
100% nie jest chrześcijaństwo. Masz to synkretyzm. Pytanie, co jest kryptyd 100%? Skoro to nie jest zgodne z Biblią, co to jest? To są bardziej tradycje, no ale Jezus powiedział, z powodu waszych tradycji Słowo Boże zaprzeczacie. Ten zwykły sobie przekazaliście. To jest zgodne z Słowem Bożym, ale taki i taki słynny człowiek powiedział. Ale jest my zgodne z Słowem Bożym. Bóg jest od tego i takiego słynnego człowieka wyższy. Oddaję chwałę Bogu, dlatego przyjmuję Jego, a taki i taki słynny człowiek idzie do wora. Proste. Bardzo proste. Jest to skomplikowane. Bo ludzie przeważają partii. Ludzie żyją w związaniach. Ludzie potrzebują uwolnienia. Krzyczą wewnątrz, że mają uwolnienie, ale jak przyjdzie dobra Ewangelia, to zaraz demony w nich po prostu przeszkadzają. To nie jest tak? Tyle. I na tym będę kończył. Ja się modlę Panu. Aby działał Pan. Abyś użył tych rzeczy. Państwo wiele więcej, że to powiedzą. Panie, tych rzeczy z innych, jak technologia, to co robią w koło i co robi świat, żeby wpływać na przykład na społeczeństwo po prostu. Sposób ponadnaturalny i sposób technologiczny. Jest tego mnóstwo, musisz pokazać na świat ludziom. Muszą stanąć chrześcijanie, którzy będą te rzeczy wiedzieć i będą głosić i pastorzy nie powiedzą, że już jesteśmy ignorantami. My chcemy wiedzieć, Panie. Pokaż nam jak Ezechiel 8, pokaż nam jak Jan, który w Księdze Objawienia, kiedy był w duchu na Dzień Pański, kiedy zobaczył to świat, my musimy tak dzisiaj to widzieć, Panie, my musimy tak dzisiaj to widzieć. I wiele osób nie pójdzie do przodu, jeśli tak to nie zobaczy, Panie, dzisiaj, nie zrozumieją, dlaczego siedzą w grzechu, nie zrozumieją, co się dzieje z nimi, że są atakowani przez Szatana, że mają klątwy generacyjne, że chęci, jeśli Ty, Panie, nie pokażesz. Musisz działać, Panie. A do Kościoła to dociera, a powiecie, że bramy piekła, które próbują zboczeństwa i aborcji i inne jeszcze nie przemogą Kościoła prawidłowo. Ty powiedziałeś, ale my nie wierzymy tego po prostu obojętnie. Pan powiedział to też, że nie będą mnie, będę stał w Słowie Bożej głosi. One nie przemogą, bo Bóg mnie zawsze wyratuje, bo Bóg mi zawsze pomoże, bo Bóg Kościół swój zachowa. I nie tylko, więc my nie chodzimy w pozycji, Kościół chodzi w pozycji, wiecie, takiej ignorancji, albo takiej siedzi po kopie, jak coś ewentualnie to coś dopiero powie. Nie, my szturmujemy, Panie, Królestwo Ciemności. My szturmujemy niebiosa szatańskie, Panie, żebyś wyzwolił nasze rodziny, żebyś wyzwolił chrześcijan, którzy są siedzą w ciemności, siedzą w fałszywych ewangeliach, Panie, którzy nie rozumieją o tym, co tutaj mówię, którzy nie widzą po prostu, jak jest to istotne na dzień dzisiejszy. Musisz, Ty, Panie, z nieba, nie możesz czekać, Panie, do jutra często. Już czekać tygodnia, Panie, dzisiaj potrzeba przebudzenia, Panie. Ono nie przyjdzie, jeśli my nie staniemy przed Tobą. Jeżeli, Panie, Ty nie potrząsiesz nieba, nie potrząsiesz ziemi, jeżeli nie, Twój Duch Święty nie zacznie w naturalnie działać, Panie, działałeś przez Pawła, jeszcze takie specjalne cuda. Panie, to wszystko jest potrzebne. Świat dzisiaj musi poznać Ciebie i my musimy sprostać tym zadaniom. Nie postawiłeś nas tutaj wobec jakiejś technologii, Panie, której byś nie mógł mówić, Panie. Nie postawiłeś nas tutaj po prostu wobec czarów, których Ty byś nie mógł pokonać, Panie. Nie postawiłeś nas tutaj wobec wyzwań, Panie, fałszywych filozofii, fałszywych heretyków i ekumeników, żebyś nie można było pokonać, Panie. Ja wiem, że mamy większą moc. Ja wiem, że Ty się przyznasz do nas, Panie. Nie, nie, tak Chrystusa się może. Bo Ty jesteś dobrym Bogiem, Panie. Modlę się o to, Panie, w imieniu Chrystusa. Panie, Ty musisz jeszcze raz przyjść i poruszyć się. Dotknij nasze rodziny. Dotknij tych, którzy upadają. Dotknij tych, którzy są fałszywi kościoła. Dotknij tych, którzy są otumani Bożej. Dotknij tych, którzy w ciemności siedzą, Panie, i nie mają światła, żeby zobaczyli, Panie. Bo Ty tylko jesteś jedyną odpowiedzią. I ludzie bez Ciebie poginą. Czy my to czujemy, czy nam się to podoba, czy nie, takie zastane w Słowie. A Twoje Słowo się stanie. Kto się sprzeciwia Słowu i ma się ze sobą mokinienie, że Bóg jakąś inną drogę dla nich wymyśli, jest kłamcą. Ja przynajmniej każdy będzie kłamcą, to jeśli to mnie zgadza, tak nie zawsze. I zawsze na swoje wyjdzie. Słowo, które jest tutaj napisane w Słowie, ono się zawsze wypełni. To my musimy zabiegać, Panie. To Ty musisz nam oczy otwierać na różne rzeczy. To Ty musisz nas zachować, Panie. Bo to jest się pełni. My chcemy chodzić tak, jak Ty chcesz. My nie chcemy przeciwko Tobie chodzić, Panie. Ale musisz po prostu coś zrobić, Panie. I ten temat użyj, Panie, na Twoją chwałę, Panie. Aby
jest daleko, że Bóg nie siedzi w niebie, gdzieś tam w trzecim niebie i gdzieś Bóg jest blisko. Ty powinien jesteś blisko, Panie. Ty jesteś w nas, mamy wszystko święty, mówimy na językach, Ty jesteś blisko, Panie. Ty jesteś blisko nas. Ty jesteś w nas, powiedziałeś, że w nas będziesz. Powiedziałeś, że z łąka i popłynie wody, źródła wody żywej, Panie. Dzięki za Ducha Świętego. Panie, potrzeba więcej jeszcze. Panie, że Duch Święty się przelewał przez nas, Panie. Żeby moc Ducha Świętego przychodziła w dane miejsca, przychodziła w dane okoliczności i żeby Duch Święty przemacał siły ciemności, żeby ludzie padali pod mocą Bożą, żeby ludzie zrozumieli, przyszło przekonaniu, że w Twojej swojej sądzie, żeby cuda i znaki się działy, żeby odrastały po prostu kończyły ludziom, którzy stracili, żeby ludzie byli uzdrawiani na nowo, Panie, jakiekolwiek rzeczy, które potrzebują, bo Ty działasz, właśnie się nie zmienią, bo Ty Baptyści gadają. Ty się nie zmienisz, Panie, się nie zmienisz. Minie 2000 lat i znowu będziesz już zdrawiał. Jeśli ten świat będzie stać za 2000 lat, to znowu będziesz już zdrawiał. Będą nasze kolejne pokolenia. I Panie, to co będzie później, zależy od tego, jak Kościół dzisiaj podchodzi. Jeśli Kościół siądzie i powie, dobra, jesteśmy zbawieni, teraz już niektórzy mają taką łaskę, że mają rodziny zbawione, chwała Bogu, i jeśli sobie siądą, teraz już niczego nie potrzeba, to Panie widzisz. Żeby nasze pokolenie, nasze dzieci i dzieci ich dzieci mogły później chodzić normalnie, mogły rozumieć różnicę między mężczyzną a kobietą, mogli zobaczyć, że aborcja jest zła, mogli zobaczyć, że Bóg to nie jest drewno, że Bóg to nie jest obraz, że Bóg to nie jest malowidło, że Bóg to nie jest coś tam innego, po prostu tylko Ty, Panie, prawdziwy Bóg, że Jezus Chrystus jest tak, jak w Biblii jest napisane i Jego musimy osobiście poznać. To my musimy się modlić dzisiaj, Panie, to my musimy stawać za prawdą. I żeby ludzie, nasza rodzina mogła zobaczyć, że my stoimy za Jezusem, że my reprezentujemy Jezusa, że Pan nas poniósł i Pan może ich poniósł, Pan zabiega i musimy wyrywać naszą rodzinę z królestwa szatana, bo szatan ich trzyma, bo ludzie nie chcą się mówić o szatanie i diable. Jest napisane, że to ten demon ciemności trzyma niewierzących, zaleka swoją mocą po to, żeby nie mogli zobaczyć. To przecież jest tutaj napisane jasno. Jezus, Bóg tego nie krył, a Jezus tego nie krył, że jesteśmy wolni szatanem. Listy po prostu apostołów, apostoła i tamtych i Piotra i tam innych, i Judy i tak dalej. Przecież mówią o tym. Konflikt szatany, konflikt szatany, Kościół dzisiaj nie chce tego słuchać. Kościół, jakim szatanem konflikt, jakie przekleństwa, jakie demony, nie rozumieją po prostu. Tak jakby byli pan roku, tak jak teraz jest napisane, kto nawet zrzucił czar, kto was zaczarował, że nie widzicie. Nie wiem, co Chrystusa się modlę. Panie, Twoja moc przyjdzie. Panie, moc Twoja przyjdzie, Panie, dzisiaj. Potężna Twoja moc, Panie. Moc nieba. Tak jak jest napisane, gdzie? Apostolskich 2. Kiedy Panie Aszczary w szos nastąpił, Panie, w innych miejscach jest napisane, kiedy moc Boża, ten obok przychodził, to Panie, kapłani plackiem na twarzy leżeli. Przecież nie mogli wejść w ogóle do tego namiotu. Tak silna obecność Boga była, Panie. Więc niech Twój Duch Święty, niech przemocy. Panie powiedzieli, gdzie ciemność jest wzrasta, tam Panie łaska jeszcze więcej. Ty masz zawsze kontrolę przeciwko diabłowi. Diabeł ma ekumenię, Panie, diabeł ma, Panie, aborcję, diabeł tych zboczeńców gdzieś tam po prostu produkuje po nocach swój diabelski warsztacie, ale Ty masz odpory przeciwko temu. Ty masz walkę duchową przeciwko temu. Ty masz Ewangelię, która wszedł przez tą ciemność, Panie, która pokaże na światło dzienne, czym są, Panie. I wiele ludzi wyjdzie i nie chcę, żeby będą pobici, bo jest napisane, że wielu było pobitych, bo jest to wolna Pana. Wy będzie pobitych, bo nie będą chcieli pokutować. Bo chcieli się działa dalej. I Bóg już pobije któregoś dnia. I nie jest tak, że coś tak się może. Panie, wnoszę to do Ciebie, tą modlitwę, Panie. No, Panu Twoją łaski przychodzę. I modlę się za wszystkich, tak jest napisane, że Paweł dzień i nocą wstawiał się, on się modlitwa nocą. No nie, w nocy trzeba spać. Paweł mówi, dzień i nocą się wstawiam za nim. Paweł ich nosi przed tronem Boży. Paweł nie chodził z płaczem, szlochem, on chodzi w zwierzę, schodzi do tronu łaski na co dzień i przynosi dzień i nocą, modli się o wierzący, modli się o Kościół, modli się wierzy o przyszły Kościół, żeby Bóg zachował Kościół, żeby Bóg zachował Słowo Boże, żeby Bóg następne pokolenie mogło zobaczyć, po co jest dla Was sprawę za tysiąc. To może wielu się dzisiaj nie zdaje sobie sprawy, ale czym jest Słowo Boże? Czym jest Duch Święty? Czym są dary ducha? Czym jest walka duchowa? Czym jest wielki nakaz misyjny? Większość nie wie, co to jest wielki nakaz misyjny.
mają swoje grupki, kościoły, budynki i religia się na tym skupia, ale nie ma mocy po prostu. Nie ma mocy, a jak jest moc, tak jak mówiłem, że dziś siedzi gdzieś w magazynie, bo człowiek rządzi po prostu kościołem przez to. Musi Duch Święty powiać, musi Duch Święty powiać. My musimy wyjść z ignorancji, Panie, daj jeszcze większe. Tak jak Panie mówi, jeszcze raz, jak prezydent Panie siedział, gdzieś tam sobie gadał z tymi starszymi i nagle został wzięty i nagle mu pokazał rzeczy, które mi się wydaje, że coś tam jego życiem. A co jakbyś Pani się pokazał? Zaraz jest naprawdę byśmy do ekumenii. Gdyby młodzi ludzie zostali wzięci w wizji, mieli sen, co się dzieje, kto za tym stoi, żeby im uwierzyli. Że Jezus nie robił, uwierzyli co było, kiedy mówił. A Jan jak był, Jan sobie siedział w więzieniu prawdopodobnie na tej wyspie pasmo. I co był? Dzień Pański był w duchu. Miał wizję, widział to, został też wzięty, widzimy jak gdzieś tam stoi, na przykład w rozdziale 13 dzień kopalna jakoś tam piasek gdzieś tam postawił i co? Widział to wszystko. Przecież jesteś Pani jedyny. Musisz pokazać. Pani dzisiaj pośród tej ciemności w kościele. Dziś trzeba w kościele. Pośród tej ciemności. Ty Pani musisz swoim światem poświecić. Twoje światło przychodzi. Rozpraszasz ciemność Twoje światło. Światłość ciemności świeci. Ciemność go nie ogarnie. I my musimy być jak tymi, którzy są Panie, jak to miasto Panie na wzgórzu. Jak to światło, które nie może być pod kolce, przecież korzec ten taki skróż imiejsza Chrystusa, Panie, skróż ten korzec diabelski. Wszelki korzec, który próbuje to światło po prostu zamykać, rozpraszać, to światło robić, no nie, tak nie można, no tak, bo skróż ten korzec imiejsza, skróż go imiejsza Chrystusa, mocą Chrystusa Jezusa. Skróż ten korzec. Więc powiedział, że nie pod kolcem mamy trzymać to światło. Bo niech to światło błyska, Panie. Niech to światło ludzie zobaczą. W każdym chrześcijaninie, Panie. W mocy Ducha Świętego jeszcze raz, Panie. Bo teraz jest ten czas teraz, Panie. Teraz jest ten czas na działanie. Teraz jest ten czas, Panie. Skróż ten korzec, Panie. I niech światło Chrystusa zabłyśnie. Niech moc Ducha Świętego powieje. Tak jak było wtedy, Panie. Dziejach apostolskich, Panie. Aż się zatrzęsło tam wszystko. I powieś te języki zombie na Pan. Ludzie też mówią, że nie wiem jak oni się gadają. Oni się nie chcą tego przyjąć. Oni chcą mi przebudzenia, nie innym mówią przebudzenia. Bo nie chcą przyjąć tego, co Ty masz. Ale są ludzie, którzy przyjęli Pan. Ale są jest Twój Kościół, Pan. Który chce Ci wysłużyć, chce sobie służyć. Młodzi ludzie, którzy się nie wiedzą co sami. Są na rozstajach. I pastorzy, zamiast ich prowadzić, pamiętają, taki drogowskaz jest, że wszystkie w strony są. No i nie wiedzą później, są skołowani, Panie. Są już pokrytami, ale są też sami zamotane. Nie to przyznać, nie wiem, bo to biznesowy, musi być biznesowy wygląd. Nie wiem, czy to za się może. Panie, Ty jesteś dobry. Panie, powie, Ojcze, więcej niż Panie. Więcej niż się Panie działa, co za Ciebie więcej potrzeba. Ten rok musi być, Panie. Następny rok musi być, Panie. Te lata teraz, jeżeli mamy czasu, pokaż, Panie, daj wzrok, Panie, komu. Każdemu z nas, Pan. A mu się posypały wizje. A mu się posypały sny. Prawie nie jesteś Bogiem, który się zmieniłeś. Wciąż mój przez sny wizje. Będziesz w ostatnich czasach. Będziesz mówił przez sny i wizje. I młodzi ludzie będą widzieć. I będą strasznie nam prorokować, Panie. I będą mówić na językach. I będą mówić proroctwa, Panie. Takie, gdzie nie ma proroka, jest napisane. Tam Kościół ginie. Tam, Panie, giną ludzie. Po prostu nie ma proroka. Gdzie nie ma wglądu w Słowo Boże. Gdzie nie ma, Panie, jasnego słowa o Ciebie. Nie ma jasnego prowadzenia Ducha Świętego, nie ma darów, nie ma znaków i cudów. Nie ma, Panie, jasnego swego mówienia do swoich ludu. Tam ginie, Panie. Tam wchodzi i ma drogowskaz we wszystkie strony. Ja chcesz to w tą, ja chcesz to w tamtą, ja chcesz im ludzie chodzą za gmatwami. Nie chcę nikogo do kumeni, Panie, prowadzić. Nie chcę, żeby ludzie pokutowali. Żeby środkowcy poszli do macierzchu uwolnienia. I z innym do tym muszą się podchodzić, jeśli mają jakieś, a mają. Też baptyści, powierzchni Duchu Świętym i przestali mówić, raz bagażę, przez bagażę, teraz już mogę robić co chcę i daj mi spokój, bo ja wchodzę w niedzielę do kościoła. Oni się nawrócą, to niestety ich
kościoły były to bardzo często. Ale Ty, Panie, jesteś dobry, Panie. I Ty, Panie, będziesz miał Twój kościół, bo jest to Twój kościół, Panie. A stworzył się dziewczynę, stworzył się mężczyznę i kobietę, że Panie, radość jest z tego, Panie, że mężczyzna może mieć swoją kobietę, kobieta może, żona może mieć swojego męża. Że to jest normalne, Panie. Panie, Ty zachowaj, Panie, stworzenie, Panie, Ty nie pozwolisz, żeby, Panie, społeczeństwo, społeczeńcy, proponenci tego zła, bo to, że Obama i Cameron wychodzą tam z tym okropieństwem, to ktoś się musiał zainspirować do tego. Ktoś musiał im to powiedzieć. Kto to przyszedł, Panie, do nich? Czy to było diabeł i w nocy to raz? Czy przyszli? Mamy dla Was walizkę? Pana Camerona? Walizeczka? Tych, i oni tam mają funty? A dla Pana Obamy mamy walizeczkę w parę milionów? Jest jedna tylko sprawa. Pani, czy tak było? Czy inaczej było jeszcze? Czy ci tylko wzięli tam na prezydenta? Powiedzieli mu, że te plany ma zrealizować, bo jak nie to coś tam? Czy szatan, Panie, zresztą ja wiem, że to szatan przez niego działa pod tym względem. Szatan mówi, Panie, działa przez niego, może to jest tylko, bo wiesz, porządna skóra kośćmi, a w środku diabeł przez niego działa, bo wlał do niego, bo do czegoś co robił. Chyba nie masz odpowiedź. Jaki jest przyczyna? Skąd Panie się to wziął? Skąd się to Panie wziął? Dlaczego? Ci ludzie, co są, oni wiedzą, oni... Panie, Obama ma żonę i ma dwie córki, z tego co wiem. Cameron ma żonę, to się nazywa Samantha i jakieś ma dzieci. Bardzo dziękuję. Kto mu kazał? Ale my żyjemy w czasach, które jest czasem korupcji, które jest czasach, które demony gdzieś siedzą w tych ludziach. Może jakiś rytuał przeszedł? Może go zainteresować, tak jak w Ameryce lubią każdy, bo chyba prezydent był wolnomasonem, czy masonem, czy wolnomularzem raczej, to takie poprawne tłumaczenie. Czy to przez to, Panie? Czy coś jeszcze jest, czego nie wiadomo? Czego już nie wiem, dopóki tego Pan nie pokaże. Pokaż, Panie. Pokaż też zrozumienie. Ja mówię, Panie, zaraz będzie stoi papier. I ktoś to ukuł, Panie, w diabelskiej, Panie, po prostu jakiejś budce diabelskiej, Panie, po prostu diabelskiej, Panie, wytwórni po prostu. Czy są to magicy, Panie, którzy jakiś demon ten w perwersji ich używa i oni coś robią w nocy na tych ludziach, programują i stają się później, są zdemonizowani i później, Panie, te demonie i duchowo, Panie, ściągają do takiego strasznego miejsca. Wiesz? Dlatego może się o to Panie. Mieli Chrystusa. Pani, dotknij się, Panie. Pomiluj się. Panie, pomiluj się. Koło naszych rodzin dzisiaj. Koło niezbawionych, Panie. Obnasz, Panie, rzeczy. Bo jest napisane, że mają wspaniałe obietnice. A jeżeli wspaniałe obietnice, to co w ciemności jest zrobione, ogłaszajcie na dachach. Jeżeli to, co w ciemności jest zrobione, Panie, Ty wyciągniesz w końcu. Bo w historii tak cały czas jest. Ci ludzie to robią coś po cichu, Panie, to za parę lat wyjdzie, ale my musimy dzisiaj wiedzieć. Dzisiaj, Panie. Ty możesz ruszać kogokolwiek chcesz, Panie. W sposób, jaki chcesz. Może coś wyjdzie z jakaś informacja, może ktoś, Panie, może kogoś poruszyć i ten, kto gdzieś tam jest koło nich, on wie, co się dzieje i może wyjść i Panie informacje powiedzieć. Że Obama to robi na przykład i ktoś może gdzieś to zostawić i żeby to wyszło na internet, żeby to wyszło, Panie, skandal by był po prostu. Może być. Ja nie chcę problemu. Gdzieś tak łączą co trochę. Nawet jakby te tajne projekty USA, to nikt nie wiedział, my nic nie robimy. Najlepsze uniwersytety w Stanach Zjednoczonych. Taka renoma rzekomo, tak? Oni później propagandę sobie mówią, teraz tego naszych uniwersytetach nie jesteś, to cię tam, to musi do takiej pracy uniwersytet jakiś tam mówić, tak? A co się po latach okazuje? Że brałem udział w takich starszych eksperymentach na ludziach. Panie, któż mógł wtedy o tym wiedzieć? Panie, w latach 60. czy któryś potrzebowali ludzie wglądu, co tam się dzieje. My Cię potrzebują w tej kwestii. My Cię potrzebują w tej kwestii. I to już pokazuje, że to jasno Pani mówi. Daj ludziom dowody, Panie. Wyciągnij na świat ludzie. Bo Ty jesteś od tego, Panie. Ty jesteś Bogiem, który zakrywa. O, Ty jesteś Bogiem, który, Panie, dzieje się zła, po prostu stoi sobie. Wiecie? Jest tak. No ja
ludzie niektórzy. Musisz coś zrobić, Panie. Musisz przyjść, Panie. Musisz pokazać jeszcze więcej tych rzeczy, Panie. To wyszło, żeby wielu się musiał wprowadzać do zdziwienia i wiem, że się zawstydziło. Bo jeśli się nie zawstydzą, nigdy by był pokutować. Nigdy. Modlę się o to, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Modlę się, gorzej, Panie.